Pierwszy pokaz umiejętności Red Kita, który ostatnio CD Projekt Red udostępnił do Wiedźmina 3 Dziki Gon. Prócz tego wydawca GTA 6 zamyka dwa swoje oddziały. Czy będzie się coś działo z Elden Ringiem po premierze Shadow of the Earth 3 oraz spore zmiany w Unity, czyli ekipie, która zrobiła jedną z największych afer ubiegłego roku. Subskrybujcie kanał, a tymczasem zaczynamy. Na pierwszy ogień niech poleci Elden Ring, gra, która podbiła 2022 rok. Nadal bawi się w niej bardzo dużo osób. Gracze wręcz pokochali to, co From Software nawet przygotowała w 2022 roku, a już za lekko ponad miesiąc zadebiutuje do dodatek fabularny Shadow of the Earth 3. No i teraz pojawia się pytanie, czy będzie coś więcej w uniwersum Elden Ringa, czy twórcy będą chcieli rozwijać tę grę o kolejne dodatki, a może o kolejne części. No i tutaj warto sobie to podzielić, ponieważ Miyazaki wyjaśnił dwie rzeczy. Najpierw, jeśli chodzi o DLC. Elden Ring kładzie nacisk na eksplorację i przygodę w wielkim świecie. Aby zapewnić odpowiednie wrażenia, potrzebna jest rozległa sceneria, dlatego zamiast dzielić ją na kilka części, lepiej było po prostu zrobić jedno duże rozszerzenie. Gdyby te części były sprzedawane osobno, swoboda eksploracji i poczucie przygody zostałyby ograniczone. Z tej wiadomości możemy wyczytać, że Shadow of the Earth 3 będzie końcem wsparcia dla Elden Ringa, jeżeli chodzi o fabularne dodatki. Ale czy to źle? Wydaje mi się, że całkiem dobrze. Elden Ring miał już swój żywot, za chwilę dopiero będzie jego kolejne drugie życie. Fajnie, żeby po tym szale premierowym From Software skupiło się na swojej kolejnej grze. Mnie osobiście bardziej ciekawi, co oni nowego wymyślą, bo z każdą kolejną grą coś zmieniają, coś ewoluują, zmienia się sceneria, zmieniają się mechaniki, biorą pod lupę inne systemy walki, jak chociażby w Sekiro. I bardzo ciekawi mnie to, co tym razem wykombinują, jeżeli chodzi o ich kolejną grę z gatunku Souls-like. I czy potrzebujemy kolejnego dodatku do Elden Ringa? No niekoniecznie, lepiej to wszystko zbić w jedną całość, wypuścić jako Shadow of the Earth 3 jedno wielkie dzieło i miejmy nadzieję, że ono spełni oczekiwania i, że tak powiem, zostawi taki miły niedosyt, który będzie nam towarzyszył do premiery ich kolejnej gry. Ale jeżeli chodzi o samego Elden Ringa, czy będzie kiedyś Elden Ring 2? No na to pytanie Miyazaki odpowiedział, można by powiedzieć, twierdząco. Na razie nie chcemy mówić, że to koniec sagi Elden Ring. Uważamy, że przyszłość może przynieść coś jeszcze. No widać tutaj, kto pisze dialogi w Soulsach. Nie wiem, czy pamiętacie jeszcze aferę z Unity, które to zażądało sobie nagle tak od buta to, że twórcy, którzy korzystają z ich silniku, będą musieli płacić za każdą instalację gry. Za każdym razem, co użytkownik zainstaluje sobie grę, twórca będzie musiał odprowadzać od tego podatek. I tu nie chodzi tylko o pierwszą instalację, a o wszystkie kolejne. Jeżeli więc znudziło wam się gierka i ją odinstalowaliście, ale za miesiąc sobie przypomnieliście, że o, fajna ta gierka była, no to sobie zainstaluję. No i twórca ponosił tego koszty, że ty odinstalowałeś grę, to jest bez sensu. Takie też to wydawało się wszystkim innym i dlatego też wybuchła tak ogromna afera, jeżeli chodzi o ten silnik. Deweloperzy bojkotowali to rozporządzenie. Graczom również się to nie podobało, ponieważ licencja, którą zaktualizowali, miała działać również wstecz, co jest w ogóle sprzeczne z jakimkolwiek kodeksem, no bo przecież wiemy, że prawo nie działa wstecz. Więc na przykład taki raz, który wyszedł x lat temu, no to twórcy musieli od momentu 1 stycznia 2024 roku musieliby odprowadzać podatek od instalacji. To jest głupota, to też twórcy się opamiętali trochę, może trochę zrobili taki damage control i postanowili, że jednak tego nie będą wprowadzać, to tak bardzo mocno. Wycofali się i zdecydowali, że te ich nowe zasady nie będą aż tak bardzo inwazyjne. Ale mimo wszystko od Unity odwróciła się masa graczy, masa deweloperów, no i przyszło do zwolnień. Pracę straciło bardzo dużo osób, a John Riccitiello, czyli osoba najbardziej odpowiedzialna za to chore przedsięwzięcie, za tą chorą nową umowę, zdecydował się przejść na emeryturę. Jest to gość, który wcześniej na przykład pracował w EA i tam też swoje za uszami miał, nawijał makaron na uszy. No i teraz pojawiła się informacja, że stanowisko to obejmie Matthew Bromberg. Jest to osoba, dla której stanowisko prezesa nie jest niczym nowym, ponieważ od sierpnia 2016 roku był on CEO w Zyndze, czyli gigancie gier mobilnych, który jakiś czas temu został przejęty przez Take-Two. Za to w latach 2012-2016 był pracownikiem Electronic Arts, gdzie najpierw był menadżerem BioWare, a potem przez ostatnie dwa lata pełnił funkcję wiceprezesa do spraw strategii operacyjnej w EA Mobile i nadzorował powstanie gier takich jak na przykład Plants vs. Zombie, The Sims, czy chociażby FIFA. No jak zostawimy sobie kariery Johna Riccitiello, tak, z Matthew Brombergiem, no to widzimy, że jabłko nie pada daleko od jabłoni i takie szychy to tylko z EA się wywodzą. Znaczy oczywiście nie tylko, nie? Ale to taki śmieszny zbieg okoliczności. No to tyle w tym temacie, zobaczymy co z tego będzie. Take-Two to jest generalnie wydawca GTA 6, to pewnie wiecie. Jakiś czas temu w wyniku tych wszystkich fali zwolnień z Take-Two wyleciało 600 osób. To jest około 5% całej firmy. No i teraz dzięki artykułowi Bloomberga dowiedzieliśmy się, jakie zespoły zostaną całkowicie zamknięte. Pierwszym z nich jest Roll 7, czyli londyński deweloper odpowiedzialny za Oli Oli, czy chociażby Roller Drome. Drugim jest Intercept Games, siedzibą w Seattle, które opracowywało chociażby Kerbal Space Program 2. I te oba zespoły mają zostać zamknięte. Szkoda, no bo nigdy nie jest miło patrzeć, jak jakieś zespoły są zamykane w wyniku fali zwolnień. Ostatnich gier Bethesdy nie możemy zaliczyć do tych udanych. Od Fallouta 4 zaczęło się coś kompletnie psuć. Już czwórka była ewidentnym spadkiem formy. Następnie mamy Fallouta 76, który został totalnie zjechany za swoją optymalizację i za swoją zawartość. Potem wychodzi Starfield, który dzieli ludzi, no ale ewidentnie finalnie Starfield nie jest takim sukcesem, jak Bethesda by zakładała. W końcu było to IP, które powstawało od bardzo dawna. Ale nagle Amazon wypuszcza serial Fallout, który staje się obłędnie popularny, a na Steamie w Fallout zaczyna grać masa osób. No i teraz pojawia się pytanie, kiedy Bethesda będzie chciała kontynuować tą markę. Ich następną grą ma być
każdy Elder Scrolls 6 i najwcześniej będzie on pewnie debiutował w 2026 roku. Przy takim planie wydawniczym Fallouta 5 zobaczymy najpóźniej w 2029-30, a ze strony Microsoftu i Bethesdy głupio by było nie wykorzystać tak ogromnej popularności, jaką przygotował dla nich Amazon. Todd Howard podczas wywiadu na kanale Kinda Funny Games powiedział coś takiego. Rzeczywiście, tworzenie gier zajmuje dużo czasu, więc myślę, że jedną z rzeczy, na których się skupiamy, jest oczywiście upewnienie się, że reprezentują najwyższą jakość. Ważne jest także znalezienie sposobów na przyspieszenie naszej produkcji, ponieważ my też nie chcemy tak długo czekać na nasze gry. Te odległe terminy nigdy nie są naszym planem, ale upewniamy się, że wszystko robimy dobrze. Szkoda, że Todd Howard jest taki uparty i stosuje technikę oblężonej twierdzy, no bo kiedy pojawia się jakikolwiek deweloper, który chciałby wziąć markę Fallout na swoje i zrobić jakiś spin-off a la New Vegas, no to ten go ignoruje. Trzymają tą fajną markę u siebie, ale nic nie planują z nią robić, żeby po raz kolejny nie wyszło takie New Vegas, które ośmieszy Bethesdę. No bo zauważcie, że wszystkie najlepsze Fallouty nie są od Bethesdy. Jedynka, dwójka, klasyki. Potem Bethesda dostaje prawa i najlepszą grą spod ich szyldu, że tak powiem, jest ta, której oni nie zrobili, czyli New Vegas. To musi być smutne, ale szkoda, że Todd musi być Toddem i nie może tego oddać po raz kolejny do Obsidianu, którzy wielokrotnie wyrażali chęć, że chcą sobie zrobić właśnie New Vegas 2 czy coś w tym stylu. Ostatnio bardzo głośno zrobiło się na temat Red Kita do Wiedźmina 3. Są to oficjalne narzędzia moderskie do Dzikiego Ogonu, udostępnione przez CD Projekt Red w ramach playtestów jak na razie. Redzi twierdzą, że praktycznie w ogóle nie odbiega to od narzędzi, na których oni opracowywali Dziki Gon, i to daje moderom ogromne pole do popisu. Na przykład do Wiedźmina 2 jakiś czas temu również pojawiały się Red Kity i tam ludzie potrafili stworzyć nawet 10-godzinne dodatki, jak Pożegnanie Białego Wilka. Tak jak mówię, na razie Red Kit znajduje się w playtestach i nie wszyscy mają do niego dostęp, jednak już pojawiają się mody, które zostały opracowane właśnie w ramach Red Kita. Pierwszym, który zdobywa dosyć sporą popularność, jest mod, który się nazywa Apokrypos. Apokrypos. I pozwala on nam ujeżdżać gryfa. Jakkolwiek to brzmi, osoby, które mają dość płotki, w końcu będą miały swoją alternatywę w postaci gryfa. Będziecie mogli siadać na niego i na nim latać. To jest coś świetnego. Śmiesznie to wygląda. Widać, że to na razie jest pierwsza wersja tego moda. Jeszcze twórca tutaj nie dopracował wszystkiego, ale widzę tutaj potencjał na srogie modyfikowanie. Na srogie modyfikowanie tutaj widzę potencjał. Dobra, to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i cześć!